związku z lodami bananowymi zamroziliśmy mniej więcej dwa banany. One zostały przeze mnie jakieś pół godziny temu wyjęte. Były totalnie twarde. Teraz są też twarde, ale już można w nie trochę wbijać łyżeczkę. I to jest właśnie idealny moment, żeby je zmiksować. Ja do tego używam takiego pojemnika, ale możecie też ręcznym blenderem takim też spokojnie to wyjdzie i też pokażę taką opcję. Ona jest dobra, kiedy przygotowujecie jakąś większą ilość. Ale do małej ilości, takiej powiedzmy na jedną, dwie osoby w zupełności, ten pojemnik wystarczy. I mniej więcej dwa banany. I pierwszy, co musimy zrobić, to robimy tak zwaną bazę, czyli te mrożone banany po prostu miksujemy. Ubity banan, mrożony ubity banan, bo nie osiągniecie tego z banana takiego po prostu wyjętego ze skórki, on musi być wcześniej zamrożony, więc zamrożony ubity banan ma konsystencję, zobaczcie, o, to jest śmietana kremówka, tylko jest o wiele zdrowszy, jest tak absolutnie pyszny i o dziwo nie smakuje aż tak mocno bananem. W związku z tym jest świetną bazą do tego, żeby stworzyć różnego rodzaju lody. I teraz w zależności od tego, co dodamy do tej bazy, taki będzie smak lodów. Jeżeli dodamy maliny, będą lody malinowe, jeżeli dodamy poziomki, będą poziomkowe, jeżyny jeżynowe i tak dalej. Nie będę zanudzać, znam wiele owoców. W każdym bądź razie można tutaj poszaleć. Jeżeli chcemy lody czekoladowe, to dodajemy kakao. I wierzcie mi, to będą najlepsze lody czekoladowe, które kiedykolwiek jedliście. Mniej więcej na dwa banany dodamy taką nie za dużą łyżkę kakao, przy czym sami ocencie, czy to nie jest za dużo, czy to jest za dużo, czy to jest za mało, bo każdy lubi może trochę mniej lub bardziej czekoladowe i trzeba to po swojemu wypróbować. Ja daję mniej więcej na dwa banany taką średniej wielkości łyżkę surowego kakao, jest pycha. A teraz zrobię lody o smaku truskawkowym, ponieważ mam takie piękne truskaweczki już obrane, ale tak jak już mówiłam, bazą do tego są banany, które wcześniej kroję w plastry i mrożę. Te bardzo się obsypały, widzicie, lodem, są zmrożone, ale już lekko już odtajały, także są idealne do tego, żeby właśnie je zaraz zmiksować.
Ja polecam najpierw miksować banany, a potem, czyli taką bazę, a potem do tego dodawać różne owoce, ale też nic się nie stanie, kiedy zmiksuję to od razu wszystko naraz. Ach, już się nie mogę doczekać tego smaku. A tutaj w kolejce czeka piękne, dojrzałe mango. Będą też lody o smaku mango. Hura, hura. Okej, przyznaję, głupta ze mnie, zapomniałam, że truskawki mają dosyć dużo wody i zamiast konsystencji kremowej wyszedł mi tutaj jakiś koktajl truskawkowy, ale niczym się nie przejmuję, ten koktajl jest fajny, zimny. Wiecie, jak ja załatwiam taką sprawę? Bardzo prosto, zawsze mam pod ręką szałwię hiszpańską, czyli tak zwane nasiona chia i mam przygotowane słoiczki. I co ja teraz zrobię? Ja teraz przeleję tą pyszną, truskawkowo-bananową masę do tych słoików i dodam do każdej łyżkę właśnie tej szałwii hiszpańskiej, czyli nasion chia, która, kiedy czuje wilgoć, pęcznieje, trochę podobnie jak siemię lniane, tylko te nasionka są takie delikatniejsze, malutkie i nie wyczuwa się ich tak mocno. No, poza tym mają dużo różnych fajnych, zdrowych składników, więc warto to stosować. I ja tu zaraz zrobię pyszne deserki. Tralala. Konsystencja lodów mango wyszła ok, jak dla mnie, ale i tak się rozpędziłam z tą szałwią hiszpańską, że postanowiłam zrobić też mango deserek dokładnie na tej samej zasadzie, czyli do tych lodów mango dodałam po prostu nasiona chia na taki słoiczek tej wielkości. Nie wiem, jaka to jest pojemność. Daję taką łyżkę szałwii hiszpańskiej, jest ok. Jest super. Wkładam to oczywiście do lodówki. No przynajmniej godzina, także tak na szybko to się nie zrobi, ale no, idealnie całą noc, to już jest taka fajna, gęsta. Polecam, polecam bardzo mocno. I oczywiście opcjonalnie można robić to z wszystkimi możliwymi owocami. Powstaje fajny, zdrowy, raffudowy deserek. Gorąco polecam na gorące dni, które przed nami. Jaki mamy stan na teraz? Patrzcie, już jest coraz lepiej. Już jest naprawdę fajnie. Jeżeli komuś się bardzo spieszy, to już na takim etapie może spokojnie wrzucać owoce i wstawiać do lodówki. I myślę pół godziny, godzina i deser gotowy. I w takiej formie wstawiamy nasz deser chia. O smaku czekoladowym, chyba że nie dodaliście kakao, to o smaku po prostu mleka, które dodaliście. Wstawiamy do lodówki
tak żeby się schłodził, on jeszcze troszeczkę zgęstnieje w tej lodówce. Fajnie jest potem polać jeszcze całość jakąś wegańską śmietanką albo tym samym mlekiem, które używaliście do przygotowania nasion, czyli ja pudding. I tradycyjnie już proszę o lajka pod filmem, proszę bardzo o subskrybowanie, dzięki temu będziesz na bieżąco. Wrzucam sporą ilość różnych materiałów, mam nadzieję, że zainteresuje Cię coś jeszcze, do czego serdecznie zachęcam. Pozdrawiam, dobrego dnia!